Witam na kanale Zielona Alternatywa. Dzisiejszy film właściwie nie był planowany, ale w ciągu ostatnich kilku dni tyle zmieniło się w ogrodzie i tyle krzewów i drzew zaczęło kwitnąć, że szkoda byłoby nie podzielić się takimi widokami. A poza tym mam nadzieję, że przynajmniej kilka z tych odmian Wam się spodoba i posadzicie w swoim ogrodzie. Teraz jak zwykle u mnie wieje i za chwilę będzie jakaś burza, ale póki co postaram się pokazać to, co aktualnie u mnie zachwyca kolorem. Zapraszam. Gdyby nie patrzeć w kalendarz, to można by pomyśleć, że już jest maj, bo takie widoki zwykle można było tutaj zaobserwować w majówkę, a jest połowa kwietnia, kwitnie już rzepak, kwitną jabłonie, kwitną wiśnie i w moim ogrodzie też część krzewów czy drzew już zdążyło przekwitnąć, co nie jest czymś standardowym. I szczerze mówiąc, teraz obserwuję w moim ogrodzie kwitnące wiśnie, kwitnące jabłonie. To jest ten czas, który w ubiegłym roku przegapiłam, bo akurat mnie tutaj nie było, więc można powiedzieć, że udało mi się w tym roku trochę podelektować kwitnieniem tych roślin. Przekwitły już amelanchiery i z takich bardziej widowiskowych roślin przekwitła też śliwa wiśniowa nigra i to są te gatunki najwcześniej kwitnące w moim ogrodzie. Ja, kiedy zaczynałam tutaj sadzić krzewy i drzewa, zastanawiałam się, co posadzić takiego ładnego, interesującego, kwitnącego bardzo wcześnie na wiosnę, co nie byłoby magnolią, bo tak troszkę z przekorą podeszłam do magnolii, bo zauważyłam, że jeżeli ktoś ma nowy ogród, to zwykle pojawiają się trzy obowiązkowe elementy. Trawnik, tuje, szmaragd i właśnie magnolia. I stwierdziłam, że trzeba by wymyśleć coś bardziej oryginalnego, coś innego. I właśnie dlatego postawiłam na amelanchiery, czyli świdośliwy. Mam ich teraz już chyba kilkadziesiąt, jedne starsze, jedne młodsze. I właśnie to jest taki pierwszy rzut bardzo obfitego kwitnienia. I kiedy kilka dni temu tutaj byłam i obserwowałam te rośliny, to naprawdę to była piana. To był wysyp śnieżno-białych kwiatów i to naprawdę była przepiękna dekoracja, więc jeżeli ktoś szuka alternatywy właśnie dla magnolii, no to wydaje mi się, że jest to w miarę sensowne rozwiązanie. Wiadomo, że magnolie są w różnych kolorach i ja też ostatnio rozglądałam się za nimi, ale na razie jeszcze żadnej nie posadziłam. Być może w przyszłości jednak na jakieś się skuszę, ale prawdopodobnie na te, które kwitną na żółty kolor. A teraz właśnie pierwszy rzut koloru i pierwszy rzut kwiatów to były amelanchiery, a drugą rośliną to była śliwa wiśniowa nigra, która też przekwitła. A teraz obficie kwitną już wiśnie ozdobne i jabłonie ozdobne. To jest wiśnia piłkowana Kanzan. Widać, że całe drzewko pokryte jest pięknymi różowymi kwiatami. Niesamowita ozdoba, delikatnie pachną, ale ten widok z daleka całej korony, która jest różowa, naprawdę jest niesamowity. I to jest ten efekt wow, na który czekamy właśnie na wiosnę, szczególnie, że teraz u mnie tego koloru jeszcze brakuje. Niesamowite kwiaty zebrane w takie pęczki zwisające. Dosyć spore, pełne, trochę przypominające migdałki. A to śliwa dziecięca. Z bliska, jak się przyjrzymy tym kwiatom i liściom, to można by pomylić tą roślinę z śliwą wiśniową nigra. Ale tak jak mówiłam wcześniej, nigra już przekwitła. Poza tym nigra jest drzewkiem, a śliwa dziecięca, czyli właśnie ta, którą pokazuję teraz, to jest nieduży krzew. I o ile kwiaty rzeczywiście są dosyć podobne, to różni się trochę liśćmi, bo te liście, tak jak widać tutaj, są wpadające wręcz w taki bordowo-czekoladowy kolor. Są trochę lepiej wybarwione, są troszkę bardziej wpadające właśnie w bordo, ale ogólnie teraz śliwa dziecięca też no, zachwyca swoim kwitnieniem. Prawie cały krzew jest pokryty tymi przepięknymi kwiatami, bardzo ładnie pachnie. Kwiaty są w kolorze takiego bladego różu i myślę, że można by nazwać właśnie tą roślinę jako taką młodszą siostrę śliwy wiśniowej nigra. Z drzew ozdobnych, które teraz będą kwitły, najwięcej mam jabłoni ozdobnych i to jest jabłoń Profusion. Ta akurat jest jeszcze w pąkach, ale dwie pozostałe, które są w innych miejscach, już częściowo rozwinęły swoje kwiaty. Ale właśnie bardzo lubię tą fazę
jabłoni Profusion, bo pąki są bardzo ciemne, takie wyraźne czerwono-bordowe. Później, kiedy one rozkwitają, środki mają jaśniejsze, więc ogólnie to nie jest bordowe kwitnienie, tylko takie ciemno-różowe. Ale też widać, że całe drzewo jest równomiernie pokryte pąkami i za kilka dni, kiedy niestety już mnie tutaj nie będzie, to drzewo będzie przepięknie kwitło i ono zawsze zwraca uwagę. Zauważyłam, że jeżeli ktoś przejeżdża tutaj samochodem, to często zwalnia właśnie, bo to jest taki niesamowity widok, szczególnie, że jesteśmy blisko drogi. I tą jabłoń polecam. Nie jest to duże drzewo, ale bardzo ładnie się rozrasta, korony w ogóle nie formuje. I zgrabne, nieduże, pięknie kwitnące drzewo, które później ma liście ciemnozielone z lekkim takim odcieniem brązowym. A ta jabłoń Profusion właściwie już rozkwitła. Widać, że po rozwinięciu kwiaty są troszeczkę jaśniejsze. One nie są jakieś specjalnie widowiskowe, tak wpatrując się w detale. Są puste, pięć płatków, nic szczególnego, ale ta masa robi wrażenie. I przez to, że całe drzewo jest pokryte tymi kwiatami, naprawdę efekt, szczególnie z daleka, jest niesamowity. A to jabłoń ozdobna odmiany Ola, to jest polska odmiana. Mam trzy drzewka w moim ogrodzie w różnych miejscach. Widać, że cała korona pokryta jest też kwiatami. Te kwiaty są wyjątkowo duże, porównując na przykład z odmianą Profusion. Dużą zaletą wszystkich jabłoni ozdobnych jest to, że one bardzo wcześnie zaczynają kwitnąć. To znaczy nawet bardzo małe, młode rośliny kwitną. Nawet jeżeli kupuje te tak zwane kije od szczotki, to one już mają kilka kwiatuszków. A później z każdym rokiem, kiedy ta korona się powiększa, to całe gałązki są pokryte właśnie tymi pięknymi kwiatami. Chyba jestem coraz większą fanką tej odmiany. Jest ona dosyć powszechnie dostępna, tak mi się wydaje, bo ja kupowałam w centrum ogrodniczym i nie za jednym podejściem, tylko kilka razy. I spośród różnych odmian właśnie jabłoni ozdobnych zwykle Ola gdzieś się trafi, więc ja na pewno też kilka tych roślin jeszcze dokupię. Bo tak jak widać tutaj, duże kwiaty, bardzo ładny, taki dosyć intensywny różowy kolor i wydaje mi się, że ta odmiana jest dosyć zdrowa. Jabłoń ozdobna odmiany Golden Hornet. Teraz wygląda jak typowa sadownicza jabłoń i no nie jest moją ulubioną w trakcie kwitnienia, dlatego że kwitnie na kolor biały, więc na tle sadu, który jest w sąsiedztwie, niczym się nie wyróżnia, ale tą odmianę posadziłam ze względu na owoce. Dlatego, że Golden Hornet ma dosyć drobne, ale bardzo obfite owoce właśnie w postaci takich małych, żółto-pomarańczowych jabłuszek i kiedy te owoce się wybarwią na drzewie, to naprawdę wtedy to jest najlepszy moment dla tego drzewa. Wprawdzie bardzo krótko utrzymują się na drzewie i one szybko spadają, ale w ciągu zwykle tygodnia, kiedy one są właśnie takie żółto-pomarańczowe, właśnie takie złocisto-pomarańczowe, naprawdę całe to drzewko przyciąga uwagę. Z innych jabłoni ozdobnych mam też Everest, Gobenza, Royalty, LA, ale to są bardzo małe okazy, które sadziłam rok temu, więc na razie mają korony jeszcze minimalne, więc nie jestem w stanie za wiele o nich powiedzieć. Ale jabłonie ozdobne to są te drzewka, na które stawiam, jeżeli chodzi właśnie o efekt kolorystyczny na wiosnę. Teraz jest połowa kwietnia, więc wszystkie te drzewa i krzewy kwitną wcześniej. To jest dosyć dziwne i takie niestandardowe, że jabłonie kwitną w tym samym czasie, co jeszcze magnolie, bo zwykle było tak, że pierwsze magnolie, łącznie z moimi amelanchierami, i w drugiej turze właśnie to były wiśnie ozdobne i jabłonie ozdobne. Teraz ta wiosna bardzo przyspieszyła, były ostatnio dosyć wysokie temperatury, więc to, co obserwuję teraz, no zwykle działo się za kilka tygodni. Kwitnie oczywiście moja tawoła szara, mój słynny żywopłot, który też tutaj zwraca uwagę. Cięty jest dwa razy w ciągu roku. Gdyby był cięty jednokrotnie, te grona byłyby dłuższe, ale zależy mi, żeby w ciągu lata to była taka dosyć regularna obwódka dla moich bylin, dlatego tnę go dwa razy. Ale teraz i tak pięknie kwitnie, dosyć gęsto kwitnie.
Zapach ma też specyficzny. U mnie w mojej rodzinie na takie rośliny mówiło się kaszka. I teraz, kiedy stoję tutaj blisko, to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to zapach kaszy gryczanej. Gdyby takie nasadzenie było dosyć blisko domu, mogłoby być lekko irytujące, no ale kwitnienie nie trwa aż tak długo. Poza tym, mając na względzie takie widoki i takie walory wizualne, myślę, że ten zapach można sobie jakoś tam darować i nie jest on aż tak uciążliwy. A to jak dla mnie absolutny hit mojego ogrodu, czeremcha colorata. Mam trzy rośliny. Ta akurat jest najstarsza i została kupiona właśnie w postaci jednopniowej, czyli teraz w zasadzie ma formę małego drzewka. Te kwiaty są niesamowite. I też gdyby tak się przyjrzeć, to pojedyncze kwiatki są dosyć podobne i do śliwy dziecięcej, i tym samym do śliwy wiśniowej nigry, ale mają bardzo charakterystycznie uformowane te kwiatostany w postaci takich gron. I patrząc z daleka, one też trochę przypominają lilaki, czyli bzy, ale te kwiatostany są dosyć delikatniejsze, takie bardziej ażurowe. Niesamowity widok. One z czasem trochę bledną i stają się bardziej białe, ale kiedy były młodsze jeszcze kilka dni temu, były bardziej różowe. Z daleka, jak dla mnie, piękna roślina. Wydaje mi się, że niezbyt popularna. Ja też ją kupiłam chyba przez przypadek. Pewnie kupowałam jakieś inne rośliny i to była dodatkowa roślina. I w momencie, kiedy już w pierwszym roku kwitła, ja stwierdziłam, że muszę zdobyć więcej. I oprócz tej akurat, którą aktualnie pokazuję, mam jeszcze dwie czeremchy, które rosną po obydwu stronach wjazdu na podwórko, ale tamte już są wielopniowe i bardziej pokrojem przypominają amelanchiery i bardziej będą wyglądały jako duży krzew. Ale też zauważyłam, że one zwracają uwagę, jeżeli ktoś tutaj przejeżdża czy przechodzi, no nie sposób nie zwrócić uwagę, bo to jest dosyć oryginalnie wyglądający krzew i pięknie kwitnący. A to czeremcha odmiany Schubert. Czasem jest pisane przez CH, czasem jest pisane przez samo H, ale ja zwykle posiłkuję się nazewnictwem z e-katalogu roślin. To jest czeremcha, która kwiaty ma bardzo podobne do czeremchy koloraty, jeżeli chodzi o format, wielkość, natomiast są śnieżno-białe. W ogóle nie mają odcienia różowego, ale tak samo piękny widok z daleka i gdyby się tak przyjrzeć, to można by jakieś podobieństwa zauważyć też z lilakami, chociaż lilaki mają bardziej zbite kwiatostany, te są bardziej delikatne, lekko pachnące. Co ciekawe, ta odmiana Schubert teraz ma liście zielone, ale zaraz po przekwitnieniu liście zaczną się przebarwiać na bordowo-brązowy kolor. I to jest taka niesamowita cecha tej czeremchy, że długo, długo przed jesienią liście zmieniają kolor właśnie z zielonego na bordowo-brązowy i ten drugi kolor to chyba jest tak naprawdę tym właściwym kolorem. A teraz piękne, nieduże, właśnie kwitnące drzewko i też bardzo oryginalne i wydaje mi się, że dosyć niespotykane. Jak dla mnie proste w uprawie, dosyć zgrabne i też niewielkie drzewo nadające się świetnie do niewielkich ogrodów. I na koniec news ogrodniczy, a właściwie alert ogrodniczy, bo w moim ogrodzie już pojawiła się i już żeruje ćma bukszpanowa. Kilka dni temu, zupełnie przez przypadek, zobaczyłam jedną gąsienicę, która już żerowała na moim żywopłocie z bukszpanu. Jestem o tyle zszokowana tą sytuacją, bo ćma bukszpanowa jest u mnie trzeci sezon. W pierwszym roku, kiedy ją zaobserwowałam u mnie, czyli 2 lata temu, gąsienice pojawiły się na początku sierpnia. Rok temu, kiedy wiedziałam, że mogę się jej spodziewać, zaobserwowałam te gąsienice tak pod koniec lipca. Więc teraz stwierdziłam, że trzeba być przygotowanym, że już będą wcześniej żerować, ale spodziewałam się, że to będzie końcówka maja, czerwiec i tak pomyślałam, że trzeba będzie się pilnować, obserwować, bo w ubiegłym roku troszkę te moje bukszpany ucierpiały. Nie dopilnowałam.
Wydaje mi się, że moja pewność siebie trochę mnie zgubiła, bo nie przyglądałam się im zbytnio. Zresztą u mnie bukszpany rosną pomiędzy bylinami, więc w lecie, kiedy jest bardzo gęsto, często nie chodzę tutaj i nie sprawdzam. I kiedy zaobserwowałam rok temu ćmę bukszpanową, to już było trochę za późno. No ale w tym roku, w kwietniu, tej ćmy się nie spodziewałam. Jest połowa kwietnia, a u mnie już właśnie pierwsze gąsienice i wczoraj też widziałam kolejną gąsienicę, a jeżeli jest w jakimś jednym miejscu, to znaczy, że trzeba już ratować cały ogród. Tak więc ćma też już rozpoczęła swój sezon. Wydaje mi się, że nie bez znaczenia była ta łagodna zima i bardzo ciepłe luty. Tak więc na koniec ostrzeżenie. Też trzeba sprawdzić w swoim ogrodzie bukszpany, czy przypadkiem też ćma bukszpanowa nie zaczyna działać, żeby też nie przegapić tego kluczowego momentu, żeby nie zniszczyła bukszpanów. Do zobaczenia.